Siema! Jeżeli ktoś z Was, podobnie jak ja, wychowywał się na początku XXI wieku, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobnie jak ja, wracaliście sobie ze szkółki, odpalaliście telewizor i oglądaliście Dragon Balla. I w Dragon Ballu właśnie miała miejsce taka sytuacja, że gdy główny bohater wkurzył się na coś, to mógł się stać Super Saiyanem, no i wtedy jego siła bardzo mocno rosła. No i wydaje mi się, że Magnus Carlsen ma coś z takiego Saiyana właśnie, ponieważ po dwóch porażkach z rzędu ewidentnie odpalił jakiś tryb turbo. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyglądała jego partia na turnieju Tata Steel, czyli na szachowym Wimbledonie. Jednakże, co dziwne, pokażę Wam dwie partie Magnusa Carlsena, z czego jedna będzie z roku 2010. I ktoś z Was pewnie pomyśli, o co w ogóle chodzi, nie? Dlaczego chcę Wam tak pokazać? Ponieważ Magnus w wywiadzie po partii powiedział, że wiedział, jak grać tę pozycję, którą miał z Maxodlu, ponieważ 13 lat temu zagrał podobną partię na Tata Steel i po prostu mu się to przypomniało. Co pokazuje, że szachiści to są psz, ponieważ pamiętać partię sprzed 13 lat, ja nie wiem, co ja wczoraj na obiad jadłem, także nice. Więc chciałem Wam najpierw pokazać partię sprzed 13 lat, a następnie pokażę Wam, w jaki sposób wykorzystał tę wiedzę Magnus Carlsen wczoraj. Także w roku 2010 mierzył on się z Lukiem van Velim. 2641, jak widzicie, Magnus Carlsen był 20-letnim słabym zawodnikiem, więc jego ranking wynosił tylko 2810. Dawid Czerw powiedziałby, że tfu, amator. Jeżeli chodzi o tę partię, nie będę jakoś głęboko wchodził w debiuty. Miał tutaj po przestawieniu posunięć miejsce gambit hetmański z wymianą na d5, goniec e7, e3, c6, hetman c2, goniec d3, tutaj h3. No i w tym momencie zaczyna się ważna rzecz, ponieważ Magnus Carlsen zdecydował się w tej pozycji zastosować ideę, która na dziś dzień nie jest za dobra, ale wtedy ludzie nie wiedzieli, jak na to reagować, a mianowicie zdecydował się poświęcić pionka na e4. Ponieważ teraz po wybiciu na e4 po prostu białe zdobywają pionka. I aktualnie teoria mówi, że powinniśmy tym końcem sobie wrócić, no i gramy takiego powiedzmy trochę Londona i białe tutaj stoją jak najbardziej dobrze. Natomiast w tamtym czasie Van Velli zdecydował się tutaj zbić gońcem. Zauważcie też, że bicie skoczkiem na przykład, no to jest tutaj słabe, ponieważ są widełki, no i jak zbijemy, no to tracimy figurę, a jak przeciwnik zbije tutaj, to bijemy i wspieramy tego pionka, więc bicie skoczkiem nigdy nie wchodzi w grę. Van Velli zdecydował się zbić w ten sposób, hops, hops. Teraz ten goniec jest broniony dwukrotnie, także nastąpiło hetman a5, król f1, goniec sobie wrócił, goniec f4, hetman f5, skoczek d2, skoczek b6, skoczek d5. No i mamy taką pozycję, która obiektywnie jest w miarę równa. Czarne mają pionka mniej, ale w zamian za to mają parę gońców i w zamian za to te wszystkie figury są takie troszeczkę stłamszone. Nie wiem, na ile to widzicie, ale tutaj wiecie, ten skoczek ma problemy, żeby się gdziekolwiek ruszyć. Zawsze trzeba uważać na ruchy typu skoczek b4, zawsze trzeba uważać na bicie tutaj. Dlatego nastąpiło g4, przegonienie hetmana. Tutaj skoczek d6 i teraz bardzo ładna idea ze strony Magnusa Carlsena, a mianowicie to jeszcze nie jest ta ładna idea, ale nastąpiło wieża d8, bicie, skoczek c8 i prawdopodobnie to, co grający białymi widział, to to, że tutaj Magnus Carlsen musi odbić, teraz nastąpi goniec g3 i tutaj białe mają przewagę. Tylko to, czego nie zauważył w tym momencie Van Velli, to, że czarne mogą tutaj wtrącić bicie, no i problem jest taki, że po odbiciu my wcale nie bijemy na c8, ponieważ po skoczek f3 wszystko się tutaj broni, ale w tej pozycji możemy zbić na d4. I ten skoczek, pomimo tego, że to jest figura więcej, to on jest bardzo ładnie ograniczany przez tego gońca oraz przez te pionki, a coś takiego nigdy nie zadziała, ponieważ możemy zbić tutaj i ten skoczek dalej nie wychodzi. Natomiast ruch później, skoczek a7 również nie działa, ponieważ po wieża a7 wiszą te pionki i jest bardzo dużo problemów. Także tutaj nastąpiło król g2, Magnus Carlsen odzyskał tę figurę, no i teraz mamy końcówkę, gdzie jest porówno pionków. Czarne mają gońca, ale czarne mają plusik w tej postaci, że są trzy pionki na dwa, podczas gdy te pionki są zdublowane i nigdy nie pójdą za bardzo do przodu. Także Magnus tutaj ma przewagę. Wieża d1. Nastąpiło bicie, teraz już ma pionka więcej, ale w zamian za aktywność i te wieże będą tutaj bardzo uciążliwe, także Magnus wrócił na b4, tutaj i zaraz będzie kluczowa rzecz w tej partii, ponieważ w tym momencie, jak widzicie, czarne mają gońca na f6.
I ten goniec tutaj bardzo ładnie kontroluje całą szachownicę, podczas gdy przeciwnik ma skoczka na B3, który nic tutaj nie robi. I zobaczycie partię wczorajszą. W wywiadzie po partii Magnus Carlsen powiedział, że właśnie przypomniał sobie, że 13 lat temu grał z Lukiem von Welim i miał pozycję, gdzie jego goniec na F6 robił potężną robotę, ponieważ jednocześnie bronił, więc teraz nawet po stracie tego pionka będzie tutaj zabezpieczone, ale równocześnie atakuje i ten goniec był takim game changerem, jak on to ładnie lubił nazywać. Ale okej, B6, wieża A7, G5, wieża wróciła na D2. Zauważcie, że po biciu kłopot mógłby być taki, że teraz to czarne się uaktywniają. Nastąpi tutaj, nastąpi tutaj, nastąpi tutaj. No i mogą być bardzo duże kłopoty, także wieża sobie na spokojnie wróciło. Nastąpiło C5, wieża A6 i C4. I ze względu na to, że ten goniec wywiera taką dużą presję, no to z tym skoczkiem trzeba gdzieś iść. Nie chcemy się cofać, no bo stracimy tutaj, będzie lipa. Ten skoczek nie będzie się mógł jeszcze bardziej ruszać. Także białe zagrały skoczek D4, ale tutaj po wymianie, wymianie i wymianie okazuje się, że nie bardzo możemy tego pionka zbić, ponieważ znowu to teraz dwie wieże czarnego atakują białego króla. Dlatego nastąpiło wieża D7 i znowu Magnus Carlsen ma pionka więcej i uzyskał go, ponieważ mógł oddać swojego silnego gońca w zamian za słabego skoczka przeciwnika. C3, wieża A7, wieża F8, zauważcie, wszystko tutaj się broni. Wieża C7, C2, no i tutaj prawdopodobnie kluczowy błąd koloru białego. Rzekomo po ruchu A4 jeszcze istniała szansa, żeby tę pozycję w jakiś sposób tutaj wybronić. Z taką ideą, że zagramy tutaj A5 i czarne nie mogą nigdy dorobić hetmana, no bo to nam nic nie da. Natomiast pan Veli zdecydował się stać w miejscu, ale kurczę, nie do końca. Bo zagrał ruch król G3, który wydaje się, że no jest to stanie w miejscu, prawda? No nie, bo teraz czarne mogą zagrać wieża D8 i po biciu na F7, jak dorobimy hetmana, to jest to remis. Ponieważ dwie wieże zawsze będą szachować i kończy się to remisem. Natomiast niestety dla grającego białymi, Magnus Carlsen może tutaj zagrać wieża D3, dorobić hetmana. Teraz, jak zaczniemy uciekać tym królem, to staniemy sobie tutaj i tego szacha nie ma, ponieważ wieża kontroluje. Dlatego po dorobieniu hetmana Magnus Carlsen wygrał partię. I to było w roku 2010. A teraz przechodzimy 13 lat do przodu, do partii z wczoraj. Magnus Carlsen mierzy się z Parhamem Markszodlu. Markszodlu to jest silny zawodnik. By the way, oszukiwał kiedyś przez internet, natomiast teraz sobie gra na szachowym Wimbledonie. Spoko. Natomiast jest on silnym, powiedzmy, szachistą młodego pokolenia. On też zasłynął takim wywiadem, w którym mówił, że on praktycznie ćwiczy chyba 12 godzin dziennie. Codziennie 12 godzin napierdziela szachy. Także jak ty jesteś jakimś młodym zawodnikiem, możesz tak robić, ale raczej nie polecam. Ok, D4, D5, C4, E6, skoczek C3, skoczek F6. Jak widzicie, dość podobna pozycja. Goniec G5, goniec E7, E3, H6, goniec H4. No i tutaj pierwszy taki ruch ze strony Magnusa Carlsena, który nie tyle jest nowinką, bo to nie jest nowinka, to nie jest coś, co nigdy nie zostało zagrane, ale to jest taki ruch, który jest bardzo mało popularny. A mianowicie, czarne grają goniec G4. I to jest paradoksalnie taki ruch, który przez zawodnika mojego pokroju albo przez zawodnika pokroju 2650 raczej prawie nigdy nie jest wybierany, ale paradoksalnie, jeżeli ogląda mnie jakiś widz, co ma ranking 800, to jest ruch, który dla rankingu 800 jest bardzo naturalny, bo atakujemy hetmana, może przeciwnik zagra tu i zdobędziemy hetmana. Natomiast idea tego ruchu jest taka, że atakujemy hetmana, ale ważne jest to, że ten hetman musi gdzieś się podziać i nie chcemy białymi grać F3, bo ten goniec sobie po prostu wróci i skoczek nie będzie mógł nigdzie wyjść, więc ten hetman musi gdzieś iść. Zazwyczaj tutaj grywane było hetman B3, natomiast Parham zdecydował się zagrać ruch hetman A4, C6, goniec D3, roszada, no i H3. Goniec sobie wraca, ale tutaj już mogą powoli pojawiać się przed kolorem czarnym problemy, a przynajmniej mogłoby się tak wydawać, ponieważ po hetman C2 jest bardzo duża groźba ze strony koloru białego. Jak zagramy sobie na przykład cokolwiek, to białe zagrają G4. I jak goniec sobie odejdzie, to następuje bicie, bicie, bicie. No i ten hetman właśnie wszedł do dziurki i może robić problemy przeciwnikowi. Tylko że co ciekawe, po ruchu hetman C2 nastąpiło właśnie C5. Po ruchu G4 tu jeszcze nastąpiło wtrącenie. Wtrącenie, goniec G6, bicie, bicie i bicie. I
Co ciekawe, pomimo tego, że to nie jest jakiś wariant, który był kiedykolwiek głęboko analizowany, przynajmniej ja nie znalazłem takich informacji, to Magnus Carlsen w wywiadzie pomiarczowym mówił, no zdecydowałem się właśnie tam zagrać to goniec G4, ponieważ kiedyś sobie analizowałem, że te pozycje po następnym ruchu czarnego są fajne i jeżeli przeciwnik nie zna, będę mieć szansę na zwycięstwo, a jak znano, to partia zakończy się remisem. Ponieważ w tym momencie czarne mogą zagrać koczek G4. I oczywiście, dobra, nie jest to jakaś spektakularna kombinacja, raczej nikt z was tam z jakiegoś wrażenia nie spadł, natomiast to było wszystko mniej lub bardziej przygotowane. Teraz oczywiście po biciu bijemy na H4, odzyskaliśmy figurę, jest po równo pionków. Białe zdecydowały się wsadzić jeszcze szachulca, nastąpiło wieża F7, bo groziło bicie. łubu dubu, skoczek F3, hetman F6, bicie, bicie i bicie. I być może ktoś z was, kto jest bardzo spostrzegawczą osobą, zauważył, że mamy pewien element wspólny. I chyba zaspoilerowałem to, analizując tamtą partię, a mianowicie jest goniec na F6. I nastąpiło skoczek C6. Teraz nie bardzo możemy to zbić, ponieważ po biciu wisi nam skoczek, a jak skoczek odejdzie, to wisi nam pionek. A jak król podejdzie, to właśnie podstawiliśmy naszą lekką figurę, ponieważ po tym ruchu jest to i tragedia. Dlatego też tutaj białe zagrały wieża D1, nastąpiło wieża E8 szach i białe zagrały najlepszy ruch według komputera w pozycji, a mianowicie skoczek E3. Po czym Magnus Carlsen w wywiadzie, często wracam do wywiadu, ale lubię takie inside'owe rzeczy wam sprzedawać. Magnus Carlsen w wywiadzie powiedział, że jak zobaczył ruch skoczek E3, to wiedział, że ta partia pójdzie po jego myśli, ponieważ jego przeciwnik miał dość mało czasu, a pozycja staje się trudna. Według Magnusa trzeba było zagrać król F1. Teraz jak czarne zagrają cokolwiek, typu wieża E4, to białe mogą spokojnie zbić, pozbyć się tego gońca, który przecież 13 lat temu wygrał Magnusowi grę, i wtedy partia prawdopodobnie zakończyłaby się remisem. Natomiast no, Max Odlu widocznie nie analizował partii Magnusa Carlsena sprzed 13 lat, więc zagrał skoczek E3, no i teraz po wieża E4 nagle okazuje się, że pomimo tego, że Magnus Carlsen ma pionka mniej, to jego figury są trochę bardziej aktywne, a przede wszystkim pionki przeciwnika mogą być, wiecie, atakowane cały czas. Także białe zagrały tutaj D5. Żeby nie stracić tego pionka, w zasadzie nie ma innego ruchu, żeby tego pionka nie stracić. Tylko w szachach zazwyczaj jak robimy coś, to z drugiej strony coś tracimy. Tutaj ten goniec jest potężnym, potężnym potworem. Jeszcze bardziej jest to widoczne niż w partii sprzed 13 lat. Także skoczek B4, pionek ucieka. Wręcz niedoświadczony szachista mógłby się w tym momencie obawiać, że mogą być jakieś kłopoty. Ale nie Magnus Carlsen. Magnus Carlsen dał szachulca, nastąpiło król E2, skoczek tu. Zauważcie, że D7 nigdy nie działa w tej pozycji, bo możemy to zbić z szachem. Poza tym goniec kontroluje D8, więc gadam głupoty. Nastąpiło bicie, wieża G4, znowu D7, podejdziemy sobie gońcem, potem wrócimy wieżą, królem i będzie wszystko w porządku. Dlatego tutaj białe zagrały wieża D5. Ale tutaj Magnus Carlsen zatrzymuje tego pionka. I ta pozycja, pomimo tego, że wiecie, komputer powie 0-0-0, to z ludzkiego punktu widzenia jest dla białego bardzo tragiczna. Ponieważ jest po równo pionków, ale ten skoczek jest kontrolowany przez tego gońca. Goniec wywiera presję na tego pionucha. Wieża nic nie robi. Nie ma żadnych słabości u czarnego. A ten pionek, gdyby był tutaj, no to białe wygrywają. Tylko on nigdy nie przejdzie przez pole E4, ponieważ wieża tutaj bardzo mocno to broni. Także nastąpiło wieża F1, no ale w tym momencie Magnus Carlsen tak popatrzył i stwierdził, dobra, no to może pionka sobie zbije. I zbił pionka. Dodam jedynie, że na przykład taki ruch jak B3, no to tutaj kłopot mógłby być taki, że król podchodzi na F7, potem być może król podejdzie tu i ten pionek prędzej czy później w takim długotrwałym procesie będzie stracony. Czy to widział Max Odlu, czy po prostu podstawił pionka? Nie wiem. Ale biorąc pod uwagę, że nastąpiło goniec B2, wieża D3, goniec F6, wieża D5, to jak popatrzymy sobie na tą pozycję i na tą pozycję, to ona jest taka sama, tylko tego pionka nie ma. Także nie wygląda na to, że to było jakieś bardzo mądre ze strony Max Odlu. No ale okej, było mało czasu, może podstawił pionka. Wieża B4. W jaki sposób w ogóle taką pozycję wygrać? Bo to też nie jest proste. Ja prawdopodobnie bym to przegrał. Nie, dobra, nie przegrałbym tego raczej czarnymi, chociaż może bym przegrał. Natomiast
w jaki sposób to wygrywać. Przede wszystkim ważne jest to, żeby wywierać presję na tego pionka w jakiś sposób. Zauważcie, teraz wieża B2 i możemy zdobyć tego pionka, a jak przeciwnik, wiecie, zagra losowo i zagram tu i przeciwnik się obroni, żeby tego pionka obronić, no to zbijemy, zbijemy i zbijemy tego pionka. Także multum gruźb z różnych stron, dlatego białe zagrały wieża D1. Nastąpiło król F7. Można było grać wieża B2, ale teraz to nam niewiele daje, nie? Bo nic nam nie daje. Dlatego król F7. Ostatnia figura, która nie bierze udziału w akcji, wchodzi do gry. Wieża D3, król podchodzi na E6. Szachy nigdy nie są jakimś problemem, bo po takim szachulcu zdobędziemy wieżę, się okazuje. Także nie. Skoczek D2, wieża poszła na A4, nastąpiło A3. No i teraz taka malutka, ale jednak kombinacyjka ze strony Magnusa Carlsena, która na dobrą sprawę nawet niewiele zdobywa. Ale czarne tutaj biją na A3. I po biciu biją na D5. I po biciu mogą sobie zbić na D6, no i mają dwa pionki więcej. Ale nie jest to też takie, jak to się ładnie mówi, jak się chce brzmieć mądrze, trywialne. Ponieważ białe mogą dać szacha i teraz jak czarne sobie gdzieś podejdą, na przykład na E5, no to ten skoczek wchodzi tutaj, tracimy tego pionka. Dalej może być wygrana, ale nie jest to takie hop-siup. Natomiast Magnus Carlsen, jako że jest najlepszym końcówkowym graczem na świecie, to zdawał sobie sprawę z tego, że taka wieżówka jest po prostu wygrana. Pomimo tego, że może nie wygląda jakoś spektakularnie, no to tych pionków jest na tyle dużo, że Magnus Carlsen będzie mógł w odpowiednim momencie pionka oddać i sprawić, że przejdzie do wygranej końcówki. Także wieża A5, tu wieża poszła na F5, atakując tego pionka, więc Magnus to sobie spokojnie pobronił. Nastąpiło wieża F4, król B3, wieża F5, król A4, taki ładny taniec tego króla. No i gdy król jest ustawiony na A5, może bardzo ładnie wspierać tego pionka. No i w zasadzie pewnie domyślacie się, w jaki sposób ta partia się zakończyła, ponieważ tutaj jedyne, co Magnus Carlsen musi robić, to grać tak, 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 tak. I czarne nie ma, białe nie mają przed tym obrony. Nawet bez tych pionków ta pozycja jest wygrana, ponieważ król jest odcięty. Także nastąpiło B4, E5, tutaj wieża E6, związanie tego pionka, wieża F6, tutaj, tutaj. I teraz bardzo ważny ruch. Nie jest to jedyny ruch, który wygrywa, ale najprościej wygrywa wieża C5 po prostu. Odciąć tego króla, ponieważ jeżeli w tej pozycji król sobie podejdzie tutaj, to jest remis. To jest bardzo znany remis. Obaj zawodnicy zremisowaliby to na ślepo. Ale jeżeli odetniemy tego króla jedną linię dalej, to wtedy to jest już easy giereczka. Król podchodzi sobie na B3, robimy taki zygzak, potem pchamy pionka, no i w tej kluczowej pozycji następuje wieża D5 i po jakimkolwiek ruchu białego, czarne wychodzą sobie królem tutaj, dorabiają hetmana i wygrywają partię. Także w taki sposób Magnus Carlsen wygrał, no i w ostatnich 4 rundach zrobił 3,5 punktu. Mówiłem wam ostatnio, że wygrywa dzięki mnie, tak zwana klątwa Tomasza Jaskółki, także niech mu się wiedzie dalej, chociaż w sumie jak teraz tak powiedziałem, to zacznie przegrywać. No w każdym razie wiecie o co chodzi. Magnus Carlsen jest niesamowity, jest niczym Songo z naszego Dragon Balla młodzieńczego ukochanego, więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!